Także teraz może przejdziemy do momentu, kiedy pan się znalazł w Ameryce. Ja się tam właściwie dwa razy znalazłem, bo raz wyjechałem na stypendium w 1962 roku na 4 miesiące do Stanów i tam dostałem się od razu w tryby takiej instytucji, która mnie pakowała do pociągów, do autokarów, do samolotów i obwoziła po różnych uniwersytetach na wschodzie, w środkowym, w Stanach trochę i na południu. I żebym ja się zapoznał z szkolnictwem artystycznym w Stanach, nie tylko szkolnictwem, ale też wystawami, prawda, artystami i tak dalej. No i żeby studenci czy ten ciało pedagogiczne amerykańskie miało kontakt z innymi, z przybyszami z innych rejonów kulturowych. Więc ja byłem akurat z Polski, ale tam takie objazdy robili ludzie z Francji, z Niemiec i z Nowej Zelandii, z Bóg wie kąd. Więc wtedy pierwszy raz właśnie zetknąłem się z reprodukcją Rodko, później gdzieś zobaczyłem jego pierwsze, w jakimś muzeum, pierwsze jego duże obrazy. Pewnie to Philips Collection w Waszyngtonie. Proszę? Philips Collection w Waszyngtonie pewnie. Philips Collection, tak. Mm-hmm. Philips Collection, na tyle znam, że miałem wystawę w Waszyngtonie i pan właśnie Duncan Phillips, właściciel tej kolekcji, przyszedł na moją wystawę, bardzo mu się podobała, kupił dwa obrazy, co mnie bardzo ratowało finansowo. Wtedy taki obraz kosztował $400. Proszę pana, a proszę powiedzieć już wtedy, kiedy pan przyjechał no, na dobre i na złe do Ameryki, jak wyglądała scena artystyczna i ja tutaj takie trzy punkty myślałam, że zechce pan no, przybliżyć nam, to znaczy galerie, krytycy i kolekcjonerzy. Jak ta, no więc te relacje wyglądały? Troszkę poczytam, bo to, na to pytanie się trochę przygotowałem, że moje wspomnienia Nowego Jorku sięgają 50 lat wstecz. Od tego czasu zapewne wiele się zmieniło. Pamiętam młodych twórców pop-artu, młodych głosicieli antyeuropejskiej, nowej sztuki Ameryki. To lata 60. Starsza generacja artystów, historyków, krytyków, muzealników była wychowana na sztuce europejskiej. Zaraz po wojnie jeździli do Paryża jako źródła kultury zachodniej, sponsorowani przez rząd Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo artystów, jak zostało zdemobilizowanych z armii, dostawali za darmo wyjazd do Paryża, żeby się tam dokształcać. Tacy ludzie jak Barr, Dorothy Miller, Zajc, Slater, Kanada, Messer, i inni właśnie wyjeżdżali po wojnie i tam w Paryżu, głównie do Paryża i tam nasączali się tą sztuką przez wielkie S. Natomiast młodzi hippie rewolucjoniści w latach 60. i później gardzili ludźmi po 30. Po 30 już człowiek odpadał. No i gardzili też przybyszami ze starej, zgniłej Europy. Oni odkrywali swoją osobowość, swoją odrębność, swoją taką. Na początku lat 60. zakwitał pop-art, ideologia think big, żeby myśleć wielkimi formatami i wielkimi działaniami. No i op-art, który choć pochodził z Europy, przez swoją uniwersalność, technologiczność i łatwość powielania zrobił znaczną, choć krótką karierę w 60-tych latach.
Była taka wystawa Responsive Eye w Muzeum Modern Art, którą organizował właśnie pan Zajc. On jeździł po całej Europie i wyszukiwał takich ludzi, którzy się interesowali optyczną sztuką. No, był na mojej wystawie, akurat miałem wystawę w Paryżu wtedy w Galerii Lambert i zobaczył moje koła i wziął jedno koło na tą wystawę. Później wojny, protesty, happeningi, polityka skierowały sztukę w kierunku anegdoty, metafory, moralizatorstwa, krytyki obyczajowej w kierunku dekonstrukcji i demonstracji. To były już lata 70. bardziej. A jeżeli chodzi o galerie, to było coś, czego w Polsce nigdy nie było. Przed wojną były salony burżuazyjne, takie jak Zachęta na przykład, gdzie raz do roku wszyscy malarze, którzy byli przyjęci na tą wystawę, wystawiali obrazy. A w PRL-u były salony socjalistyczne, też w Zachęcie, jeżeli chodzi o Warszawę. Moje dążenia do tworzenia sztuki przestrzennej, otoczeniowej, do environment, takiej, która włącza czynnie widza w proces nie tylko odbioru, ale współtworzenia, bo chodząc w takiej instalacji, prawda, to wybierając drogę tego odbioru, już się zmienia wrażenie i zmienia się ta praca, więc można ją właściwie oglądając współtworzyć. Więc to miało charakter antysalonowy i prosocjalny, bo jeżeli się włącza ludzie w proces tworzenia, prawda, i włącza się ludzi w odbiór sztuki, a nie w posiadanie tej sztuki, no to jest charakter socjalny. No i antysalonowy, bo anty taki, jak było w Zachęcie, że obrazy wisiały, po ściany były wytapetowane obrazami. Pod tym względem wyprzedzał ten sposób environment, wyprzedzał amerykański ruch antykapitalistyczny. Bo w Stanach właśnie w latach późnych 60. i 70. ten taki był antykapitalistyczny ruch lewicowy. W Stanach, w wielkich ośrodkach takich jak Nowy Jork, Chicago, San Francisco, salonami były muzea, a galerie to głównie przedsiębiorstwa dochodowe. Sztuka w salonach muzealnych koronowała uznane osiągnięcia na ogół. Dzisiaj się to trochę zmieniło, ale jeszcze to nadal pokutuje. A galerie spełniały rolę giełdy inwestycyjnej, prawda, żeby zachęcać kolekcjonerów, żeby inwestowali w sztukę, bo to pójdzie do góry i tak dalej. Ani do jednych, ani do drugich environment nie pasowało, bo był niedochodowy i zabarwiony socjalnie. To zaczęło się zmieniać w czasie buntu lat 70. Oczywiście, tak jak w każdej ludzkiej działalności, grały i grają rolę. O, tu coś mądrego powiem. Kumoterstwo, korupcja i nacjonalizm. To się odbywa wszędzie, i w Polsce, i we Francji, i w Ameryce, i wszędzie. No bo ludzie są w końcu tacy sami. Demokracja amerykańska obejmująca wielki kontynent złożony z krajów bardziej zróżnicowanych klimatycznie i geograficznie niż kulturowo, jest bardzo dynamicznym i żywym organizmem, który przechodzi zmiany szybciej niż kultura europejska. Tam się to wszystko szybciej odbywa. Mieszkałem 10 lat ostatnich mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, mieszkałem w Santa Fe, w Nowym Meksyku. Santa Fe, Nowy Meksyku to takie amerykańskie Zakopane, też w górach. Mój dom był na wysokości 2200 metrów,
ponieważ to jest bardzo na południu, więc jest ciepło, 300 dni w roku świeci słońce, ale noce są chłodne, wieczorem trzeba sweter założyć. No i w zimie 3 razy może do roku spada śnieg. Tak jak w Zakopanem lat 20. za Witkacego było inne, tak samo Santa Fe lat 20. za George O'Keefe i Stiglitza inne było niż dzisiaj. To była inna atmosfera. Turystyka zatopiła oba ośrodki, zabiła ludowość i autentyczność lokalnej kultury. No, więc to taka charakterystyka takich miejsc uroczych, ale przez turystykę, przez to, że są urocze, to ludzie tam walą, a jeszcze do tego w dzisiejszych czasach łatwo dostać się do tych miejsc, bo są samoloty, są samochody, prawda, więc ja jeszcze jak jeździłem jako dziecko do Zakopanego, to pociąg bodajże dojeżdżał do Chabówki, a później już saniami się jechało do Zakopanego. No, dopiero już ta, w mojej bardzo wczesnej młodości dopiero dojeżdżały pociągi do Zakopanego, pchane z przodu lokomotywa, z tyłu i tam pod górę. Ale to było, Zakopane było bardzo egzotyczne jeszcze miejscowością w 20-tych latach, prawda? W 25, 6, 7 roku. Pamiętam Witkacego, który portretował całą moją rodzinę i mnie też. Bałem się go śmiertelnie, bo on był ponury, patrzył spod ełba, nie pozwalał podchodzić i patrzeć na to, co robi. Taki był... demoniczny. Tak, taki dosyć niechętny. No, ale to tak o Nowym Jorku mogę tyle powiedzieć. Ale bardzo szybko pan mi uciekł z tego Nowego Jorku. Proszę? Szybko mi pan uciekł z tego Nowego Jorku. No, ja byłem w Nowym Jorku, byłem w okolicach. Ja jeszcze Nowego o krytykach Jorku bym chciała usłyszeć i o kolekcjonerach. A no właśnie. No, takich kolekcjonerów. Wie pani, tak, ja miałem galerię w Nowym Jorku. Nazywała się Chalet, Galerie Chalet. Miała taką dobrą reputację. Właściciel tej galerii, pan Leiva, Artur Leiva, pochodził z Kielc. Jako młody człowiek uciekł z ortodoksyjnego domu swojego i nauczył się po polsku, nauczył się, zaczął studiować, skończył szkoły, maturę zdał i wyjechał do, zaczął studiować chemię, wyjechał do Paryża, do Sorbony. Był takim człowiekiem, który się zbuntował przeciwko takiej zapiekłej jakiejś lokalnej, fundamentalnej komórki i wyruszył w świat. No i w końcu wylądował w Warszawie w Instytucie Państwowy Instytut Higieny na ulicy Chocimskiej. Był taki Państwowy Instytut Higieny przed wojną, może i dzisiaj jest, nie wiem, który zajmował się różnymi rzeczami, między innymi znajdowaniem jakichś leków na tropikalne choroby, produkcją, nie wiem, penicyliny, jak, nie wiem, czy już była odkryta, czy nie, chyba jeszcze nie, ale lekarstw, produkcją lekarstw, takich, czy badaniem farmakologicznym, tak, żeby znaleźć nowe lekarstwa, ale też zajmowali się tam takimi rzeczami, jak wykorzystywać pewne surowce, które w kraju było pełno, a były zaniedbywane, a wykorzystywane, więc w latach, nie wiem, tam późnych 30. Polska eksportowała olbrzymie ilości wieprzowiny, ale nie wykorzystywała ani skóry wieprzowej, ani
Szczeciny, ani kości, ani czegoś tamtego. No i wobec tego pana Lejwę wysłano do Ameryki, żeby zakupił maszyny i żeby stworzyć tą przeróbkę tych odpadów z tej wieprzowiny, prawda? Bo mięso szło, ale te resztki wyrzucano. Szkoda wyrzucać, trzeba to przerabiać. No i pojechał do Nowego Jorku z dużą ilością pieniędzy, żeby kupić te maszyny i wojna wybuchła. Więc już nie wrócił do Polski, bo nie mógł. No i nie mógł zostać w Stanach, bo miał polski paszport i tyle. Więc wyjechał na Kubę, był 2 lata na Kubie, tam starał się o imigrację do Stanów Zjednoczonych. Przyjechał do Stanów. Był chemikiem, miał doktorat z chemii. Poznał piękną kobietę, trochę podobną do Heleny Rubinstein, takiej od kosmetyków. I ona miała też te ambicje takie, żeby zrobić fabrykę kosmetyków. A ponieważ mąż chemik, no to namawiała go, żeby on to wszedł. A on znowu nie, on sztuka. Tak. Poznał Kahnweilera, zaprzyjaźnił się z Kahnweilerem, który był dealerem Picassa. Kahnweiler mu dał czy wypożyczył kilka Picassów, żeby on mógł wziąć kredyty. No i rozpoczął galerię. Ponieważ żona domu nazywała się Chalit, więc galeria się nazywała Chalet, tak trochę z francuska. No, kogo reprezentował, kogo miał w galerii? Jakich artystów? Miał głównie mnie. Ale zanim dostał mnie, to miał Janka Lebensteina. Bo Lebenstein wcześniej ode mnie wyjechał za granicę, zaczął robić karierę bardzo błyskotliwą, dostał nagrodę w Paryżu tego, owego. No i wylądował w Nowym Jorku i Chalet właśnie zrobiła mu wspaniałą wystawę w Nowym Jorku. Tylko Lebenstein był takim człowiekiem nieznośnym, tak powiedział. Raz, że lubił alkohol, to jedna rzecz, ale alkohol u niego powodował, że lubiał być nieznośny, arogancki albo taki z nieuzasadnioną agresją. No i Lejwa mu zrobił tą wspaniałą wystawę, orkiestra grała na otwarciu, pozapraszał wspaniałe osobistości na tą wystawę, między innymi senatora takiego sławnego amerykańskiego. No i Lejwa podszedł do Lebensteina i mówił, że ten senator chce go poznać. No to Lebenstein mówi, to niech przyjdzie i niech się pozna ze mną. Nie chciał się ruszyć i tak dalej. No taki był trochę arogancki. No później się pokłócił z tym Lejwą. Proces tego, bo Lejwa według jakiejś tam umowy miał jakieś obrazy dostać. On nie chciał dać tej Lejwie te obrazy. W końcu wyjechał do Paryża i Lebenstein osiadł w Paryżu. Więc to była także nieudana impreza z Lebensteinem w galerii Chalet. Drugi taki artysta, który był w Chalet, jak ja nastałem, to był Leon Polk Smith. A Leon Polk Smith to był Indianin, półindianin z jakiegoś tam plemienia. Ale malował takie abstrakcje, duże abstrakcje. No i był w tej galerii chyba przez 5 czy 6 lat i później się pokłócił też Lejwą. Lejwą było się łatwo pokłócić, bo on był bardzo taki... No chciał, żeby wszystko tak było, jak on chce. Prawda? No, każdy by lubił. Miał też takie, wiedział, co będzie dobre dla interesu, prawda?
Więc jak ja przyjechałem do niego tam, no to on mnie witał i mówił: dzień dobry, panie Fanger. No, ja mówię: dlaczego Fanger? A on mówi: no bo wie pan, Fanger to jest żydowskie nazwisko, a Fangor nie. No. No to może pan jest z Żydów. Ja mówię: no niestety nie jestem, no ja na to poradzę. On mówi: niech się pan przyzna. Niech się pan przyzna. Są Żydzi, co wyglądają jak Szwedzi, mówi. No ale no nie przyznałem się. Ale to nie zaszkodziło tego, w końcu robił mi wystawę prawie co roku, sprzedawał dużo tych kół, wieszał te moje, miał, nabył bardzo piękny taki brownstone, taki budynek 4- czy 5-piętrowy, niedaleko Muzeum Guggenheima, tam na takiej bocznej 88 ulicy. No i tak na parterze były sale wystawowe, na piętrze były takie salony, gdzie on tam przyjmował jakieś, prawda, robił jakieś przyjęcia, no a na dalszych piętrach mieszkania. No ale mówi, że galeria nie galerią, te obrazy wisiały w galerii, mówi, ale jak powiesił obraz nad łóżkiem w sypialni, od razu był sprzedany. Jak przychodzili klienci, to zobaczyli nad łóżkiem, spytali, to chcą mieć. A to samo jak było w galerii wśród innych obrazów, to nie. No więc takie były moje wspomnienia o Lejzie. A te galerie takie jak Marlboro czy... No więc właśnie. Była potężna galeria Marlboro, która była i amerykańska, i angielska, bo w Londynie też, prawda. Z Marlboro nic nie ja, bo jak przyjechałem, to od razu do Lejwy, no i jak z Lejwy, to już byłem zatkany w tej galerii Lejwy. No mógłbym od niego uciekać, no, może to... gdyby Marlboro do mnie przyszła i powiedziała: wyjeżdżaj od Lejwy, my ci tu lepiej zrobimy, to może bym go zdradził, no ale nikt mnie do zdrady nie namówił, więc tak, byłem wierny Lejwie. Ale miał pan wspaniałe recenzje po wystawie w Guggenheim. Marlboro miało artystów tam. Na przykład poznałem takiego artystę południowoamerykańskiego, się Fernando Botero nazywał. No. No to taki bidny chłopak taki był tam, rysował, na ogół rysunki robił. Trochę malował tak w stylu kolumbijskiej sztuki ludowej. No i jakoś skontaktował się z Marlboro i Marlboro go wzięło do siebie, zaczął robić wystawy, no i z tego biednego chłopaka zrobił się super milioner, wyjechał do Paryża, kupił sobie od razu Rolls Royce'a. Tym Rolls Royce'em miał wypadek i bodajże syn jego zginął w tym wypadku, ale w każdym razie wyjechał na szczyty kariery. To był Fernando Botero. Jak on był tym biednym chłopakiem, to chciał się ze mną wymienić na obraz. Mówi tak: no daj mi takie koło, to ja ci dam takie. On takie grube robił. No to ja nie chciałem, nie zgodziłem się. No a później takie jego, te moje koła to były tam po $1000, a jego takie grubasy szły po miliony. No plułem sobie brodę, no ale przepadło.